nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. I tak zacznę, proszę Państwa, od autoreklamy. Prawda? W 2014 wyszła taka moja książka Wojna masonów na Ukrainie, reperkusje dla Polski. I znaczy w 2022 okazało się, że to, co wtedy opisywałem, to jakby się stało teraz. I nie wiem, tydzień temu wyszła ta moja książka Masoneria Polska 2022, Polska w kleszczach masonerii, gdzie no pokazuje to z punktu widzenia Polski, prawda, co wszystko się dzieje. No i wynika, że Ukraina jest pierwsza, Polska będzie druga i to pewnie niedługo. No i wyszła ostatnia moja książka Grzechy główne polskiego kościoła, gdzie pokazuje, no, jak ta ryba psuje się od głowy. I tak przypomnę, bo ja nie wiem, mi się wydaje, o ile mam niezłą pamięć, że tu większość Państwa było rok temu. No, to dużo nie ma co mówić, to znaczy powiem tak, że no wyszła od tego czasu ta książka księdza arcybiskupa sekta Bergoglio, potrzebna kontrrewolucja katolicka. I w tej książce, bo prosili mnie różni ludzie, żebym, w ogóle prosili mnie, żebym napisał biografię księdza arcybiskupa, ale ja tutaj napisałem coś takiego, co nazwałem szkic do biografii, ale to już jest dosyć szczegółowe, prawda? Chociaż jak teraz siedzimy w ogrodzie, kwiaty dookoła, ptaki śpiewają i rozmawiamy, to ksiądz arcybiskup mnie zaskakuje różnymi wypowiedziami, których w tej biografii nie ma, prawda? Bo mówi, jak byłem w Korei Południowej, albo, prawda, to dla mnie jest zaskoczenie, bo myślałem, że już wiem, a nie wiem. Ale tutaj wypływały takie bardzo ciekawe fakty, które też księdza arcybiskupa zaskakiwały przy pisaniu tej biografii, bo no wiemy, że ksiądz arcybiskup był w tajnym seminarium duchownym, co oznaczało, że pracował jako robotnik, jako tam palacz chyba, nie, tam w różnych zawodach, a po nocy się uczył i zdawał egzaminy. No i dopiero jak wysłano go do Tadżykistanu jako kapłana, to miejscowe służby specjalne doznały szoku, bo zobaczyły, że jest jakiś ksiądz, a oni nie mają żadnych papierów na temat tego księdza, prawda? I pierwsze przesłuchanie, można powiedzieć na UB naszym językiem, no to było takie, kto księdza wyświęcił, prawda? Jeżeli ksiądz nie powie, to go wypędzimy z Tadżykistanu, prawda? No i wypędzili, ale tam pewnie dużo rzeczy jeszcze wypłynie, bo ksiądz arcybiskup mi opowiadał i to jakby sprawdziłem do tej biografii, że pojechał kiedyś do spowiedzi to w sumie podróż była chyba 24 godziny, bo to w jedną stronę pociągiem, w drugą stronę pociągiem i nie było telefonów, nie było możliwości skontaktowania się wcześniej, więc tego księdza spowiednika nie było, a był inny. No i później na pogrzebie tego innego ktoś powiedział, że on ma insygnia biskupie przy trumnie, to znaczy musiał być biskupem, prawda? I ja sprawdziłem po nazwisku, bo teraz dużo dokumentów wypłynęło. Dalej był taki biskup mianowany przez papieża Piusa tego ostatniego, 12, który grekokatolicki, bo to który wiedział, że go zamordują, jak zostanie biskupem i zresztą Chruszczow bodajże osobiście wydał rozkaz, jego zamordowali i on w porozumieniu z papieżem
wyświęcił na biskupa swojego następcę. I ten następca do końca życia był wikarym w kościele katolickim w Kazachstanie i nikt nie wiedział, ani nawet jego proboszcz, że on był biskupem. A on się przekradał na Ukrainę, żeby tam wyświęcać grekokatolickich, no i też prowadził jakąś działalność biskupią tak zakonspirowaną, że te służby specjalne najlepsze na świecie, nie? Radzieckie, nie miały pojęcia. Także dzisiaj mamy do czynienia też z profesjonalistą, który może nas uczyć i do Nałęczowa przyjeżdżają różni kapłani i zakonnicy, jak budować katakumby, nie? Jak budować konspirację katolicką, żeby to nie wypłynęło, prawda? To chyba w zeszłym roku tutaj, nie wiem czy mówiłem, jedna matka przełożona pod wpływem sumienia swojego wysłała mi dokument tajny, który dostała od episkopatu i ja go ujawniłem w jednym z programów, prawda? Że siostry zakonne zabrania się im chodzenia na mszę świętą i kontaktu z kimkolwiek i mają dostawać jakby przesyłką Najświętszy Sakrament i rozdawać sobie same. Prawda? I jak ja to ujawniłem, no bo ona mi przysłała fotokopię, no to w episkopacie przesłuchiwano wszystkie matki przełożone po kolei, żeby dojść, która mi dostarczyła ten dokument i nie doszli. Prawda? Także też konspiracja była pełna. I teraz pamiętają Państwo, były te dwie książki, Przerywam zmowę milczenia, później jakby kontynuacja Trzeba ratować Kościół. Później to, co powstało w trakcie, w pierwszym roku koronawirusa, prawda, Słowo na trudny czas, Różaniec na trudny czas. I tutaj ten Różaniec na trudny czas to jest niesamowite wydarzenie, prawda, bo on był nagrywany w lesie, ziąb straszny, w takiej kaplicy tam niedaleko, gdzie ksiądz arcybiskup mieszka, Lichenia. Nagrywane przez przypadkowego kamerzystę, którego ja tam udało mi się zorganizować przez znajomych z Poznania. I ten Różaniec na trudny czas to akurat jest spisane z tej kaplicy. No a teraz wyszła, bo to w tym roku, prawda, ta sekta Bergoglio. I właśnie nie wiem, czy pierwszy w świecie użył tego określenia ksiądz arcybiskup, sekta Bergoglio, czy arcybiskup Vigano. Nie wiem, chyba ksiądz był pierwszy, bo później arcybiskup Vigano napisał odwołał się w jednym z tych swoich listów otwartych do tej książki. Prawda? No i tak zaczynając, żeby pobudzić księdza arcybiskupa, to takie pytanie, nie musi ksiądz arcybiskup koniecznie odpowiadać. Dlaczego sekta? Dlaczego Bergoglio? A nie na przykład Franciszek? Dlaczego potrzebna nam kontrrewolucja, to znaczy była jakaś rewolucja. Proszę, oddaję głos. Będzie tam czuć? Słyszą. Słyszą. Dobry mają słuch taki, młodzież sama. Doświadczony w słuchaniu, nie? Ale to jest to same silne pokolenia, nie? Bracia i siostry, musimy wiedzieć zawsze, na każdy dzień, jak mówi się, jak dziecko musi patrzeć, modlić się każdy dzień, znaj sprawę jak ojczy nasz, tak nieraz mówi się w narodzie, nie? Znaj swoje sprawy jak ojczy nasz, na każdy dzień się modlisz. I powinniśmy sobie też uświadomić w swoim sumieniu zawsze i wszędzie, że twórcą świata jest Bóg i wszystkiego, co na świecie, to jest twórcą Bóg. I Bóg stworzył człowieka, każdego z nas, was i mnie, jako obraz i podobieństwo swoje. I to jest nasza największa wartość, że my jesteśmy nie tylko dziećmi swoich rodziców, może nie zawsze dobrych dla nas w naszym życiu, możemy nieraz im zarzucić jakieś tam pomyłki w wychowaniu naszym, czy jakimś postępowaniu w stosunku do nas, ale Pan Bóg nas stworzył jako obraz i podobieństwo swoje
i troszczy się o nasze zbawienie. Pan Bóg nigdy nie zostawia swego stworzenia bez opieki, tylko że mamy wolność i możemy tej opieki nie chcieć. Co z ubolewaniem można mówić, że wielu ludzi tej opieki nie chce. Oni chcą żyć tak beztrosko, oni się boją poznawać prawdę, tak jak kiedyś w Kazachstanie, kiedy opowiadałem o przykazaniach Bożych, to jeden człowiek mówi, no jak tak ciężko z tymi przykazaniami Bożymi, to może lepiej ich nie znać. Ja mówię, jak nie będziesz znał, a Pan Bóg Ciebie stworzył, dał Tobie rozum, żeby Ty ich poznał, to będziesz odpowiadać za to, że Ty nie chcesz ich poznać. Przecież poznajesz świat, wszędzie jeździsz, tędy, siędy, chcesz wiedzieć wszystkie cudzie grzechy swoich, nie chcesz wiedzieć, no a nie będziesz wiedział 10 przykazań, nie będziesz wiedzieć, powiedzmy, nie będziesz miał prawa do jazdy jako samochody, nie? Jeżeli nie zdasz egzaminy. Jeżeli nie skończysz szkoły, to będziesz taki, no, taki nie bardzo, nie? Główka będzie taka do zabijania gwoździ, a nie do tego, żeby do myślenia. Albo jeszcze inne jakieś rzeczy. Nie będziesz miał profesji, bo się nie uczyłeś. No tak samo, jak ty nie uczysz się przykazań Bożych, nie wiesz, jak masz żyć na tym świecie, co masz robić. Pan Bóg, który jest twórcą nieba i ziemi, nie potrzebuje korektury, żeby my Jego uczyli, jak trzeba zrobić inaczej. Bo jakby On pytał się każdego z nas, to w tym świecie byłby wielki chaos. Jakby pytał się każdego z nas, co my chcemy, to by każdy z nas chciał tego, co potem byłoby, jak to się mówi, temu było dobrze, a temu byłoby złe. Dlatego Pan Bóg stworzył dla wszystkich ludzi i pokoleń, aż do skończenia świata, taki świat, jaki chciał. Natomiast pierwszym, któremu się wydawało, że Pan Bóg nie tak to zrobił, jak trzeba, był ten, który największa światłość była na niebie. Archanioł był taki, który stał, był Lucyfer, a stał się Lucyper. Niósł światło i zgasił światło, bo chciał być taki sam jak Bóg. I zgrzeszył i otworzył sobie piekło. A tak jak nie chciał tam być sam, kiedy zobaczył, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, to poszedł kusić i ich. I tak udało się jemu skusić Ewę, bo ona otworzyła usta i tak się usmiechała do niego, bo on nie był z rogami i z tymi kopytkami i z ogonem takim strasznym. To nie był ten Bafomet, taki bydło, taki bydlak, taki diabelski. A to był taki wąż, taki fajny, tam nawet kolorowy. No i Ewka sobie pogadała na swojej głowie, nie? I na naszej głowie z wami. I my mamy to, co mamy. Oni byli nasze pierwsze prarodzice. Ona, diabeł też jej mówił, że poprawi z tego Pana Boga. Że was On nie ukaże. I tak, bracia i siostry, przez pokolenia, aż do dzisiejszego czasu, zawsze są mądrali, którzy chcą Pana Boga poprawić. Zawsze podpowiadają Jemu, że nie tak zrobione, że niebo daleko, a my tutaj musimy raj na ziemi urządzić. Zawsze manipulują nami, jak chcą, ażeby nas zwieść. Diabeł ma miliony sposobów, ażeby zwieść każdego z nas. I on to robi bardzo sprytnie i z wielkim sukcesem. Szczególnie w naszych czasach widzimy, jak niespodziewanie my doszliśmy, jak to się mówi, do podłogi, nawet w kościele. Bo też tak samo w kościele od proroków, tam w Starym Testamencie Pan Bóg prowadził naród izraelski. Wybrał sobie tych Żydów, ażeby ich uczyć rozumu i prawa. I dał im przykazania Boże. Ale oni też byli uparty tak samo, jak i my z wami. Byli uparty, ciągle sprzeciwiali się Panu Bogu. Wywiódł z ziemi egipskiej, 40 lat wodził po pustyni. Tam za tydzień mogli byli przejść z tego Egiptu do ziemi obiecanej, a wodził po pustyni, bo oni ciągle sprzeciwiali się. Cebuli nie było, czosnku nie było, mięsa nie było, arbuzów nie było, i oni ciągle narzekali na Pana Boga. On 40 lat ich wodził po pustyni, żeby powymierali wszystkie i tylko nowe pokolenia wprowadził do ziemi obiecanej. Ale co było im powiedziane, że jeżeli wy będziecie takie robić grzechy, jak te ludy i narody, których Pan Bóg wypędził przed wami, to z wami będzie to samo, co z nimi. Jak jemy
przez 2000 lat po ich wybraniu jako naród wybrany, Pan Bóg zmienił te decyzje. Nie byli godni tego wszystkiego. Sprzeciwiali się Panu Bogu, bo mali obiecanie, że przyjdzie Chrystus, który ich wyzwoli z niewoli. Oni myśleli, że Chrystus przyjdzie, wyzwoli ich z niewoli, takiej politycznej niewoli, jakiś lider taki będzie tam na ski czy bez ski, nie? Tak jakiś będzie tak. I on nas wyzwoli. Tak jak my dzisiaj tak naiwnie myślimy, przyjdzie jakiś wujku i nas czegoś wyzwoli. On sam nie wie, jak się wyzwoli, to on sam w niewoli jakichś masonów, grzechów, układu i tak dalej. Jak on może nas wyzwolić? Nigdy w życiu. Tylko ten, który ma wolność Panu Bogu, tylko ten, który ma totalny kontakt z Panem Bogiem i uczy się od Niego i potem daje, czego się nauczył, on zdolny coś zrobić w tym życiu. Popatrzcie na waszych przywódców, których wy macie, chociażby wy macie tutaj. Albo popatrzcie na tych przywódców, którzy są na świecie w dzisiejszym czasie. Kto z nich chodzi do kościoła, kto się modli, kto spowiada się. Jak oni tego nie robią, to jak oni mogą was zaprowadzić na jakieś wyżyny do niebios? Tylko do piekła, bo oni z piekła pochodzą. Oni mają układy z piekłem, z diabłem, z pieniędzmi, z władzą. Dlatego tak sukcesywnie wszystko im idzie. A te, które nie mają takich układów, zawsze wypędzenie, zawsze, jak to się mówi, gdzieś marginalizowanie, bo oni nie wpisują się w ich agendę. Oni by chętnie ich pozbawili się. Tak jak Żydzi pozbawili się Jezusa Chrystusa, który im zarzucał łamanie prawa, a oni mówią, niech lepiej jeden umrze za naród, czy my mamy wszystkie zginąć. I oni pomylili się, bo i tak zginęli wszystkie, to znaczy byli rozproszeni po całym świecie. I dalej poszli na mamonę, poklonili się diablu i służą mamonie po dzisiejszy czas. Ani świątyni nie mają, ani Boga nie mają, ani łaski Bożej nie mają. I nam przeszkadzają ją mieć. Oni przeszkadzają nam mieć te łaski Boże. Tam wcześniej był diabeł, a potem te, które jemu służą. Nie mówię, że wszystkie Żydzi od diabła pochodzą, chociaż sam Chrystus, kiedy Żydzi jemu mówili, że my mamy naszego ojca Abrahama, to Chrystus im mówił, waszym ojcem jest diabeł. Wy synagoga szatana. Tak mówił im Chrystus. Ja powtarzam, co mówi Pismo Święte. Chrystus jest nazwał, dlaczego nazwał wasz ojciec jest diabeł? Bo oni nie wykonywali tego, co wykonywał Abraham. Abraham był ojcem wiary. Mojżesz był ojcem wiary. Prorocy, którzy byli nauczani przez tych patriarchów, oni byli ojcami wiary. A te późniejsze takie pozajmowali miejsca na stanowiskach niby proroków, niby jeszcze takie w świątyniach, oni byli już manipulatorami. Oni, kiedy Chrystus przyszedł, to nie wystraszyli się i myślą, co mamy robić. Bo oni zajęli stanowiska, a nie żyli według łaski Bożej. Chrystus ich odrzuca i stwarza nowy kościół, katolicki kościół. I my dzisiejsze resztki katolików na świecie, resztki katolików, jeszcze mniej więcej, powiedzmy tam, dajcie sobie procenty, na ile jeszcze katolicy. Każdy z nas, jak to da sobie taki rachunek sumienia przed krzyżem, przed obrazem, żeby rozpoznać, na ile jestem tym katolikiem prawdziwym. Jeżeli dacie sobie taką odpowiedź, to zobaczycie, że niewiele tam z nas jest na tyle, że naprawdę jesteśmy katolikami. Gdzieś ta nauka Boża wypłyła z naszych mózgów, serc, z języka nam zdjęte. I my mówimy językiem światowym. Czy my dzisiaj nie popełniamy takie same grzechy, jak Żydzi tam 2000 lat, a teraz skończy się nowych 2000 lat? Czy my nie dochodzimy do końca ery katolickiej i czy nie idzie jakiś wielki przesiew? Będziemy przesiani jak pszenicy przez sito i to, co brudne, będzie wyrzucone precz. A może tam nawet tego i ziarenka dobrego nie znajdzie, jedna plewa. To się okaże. Ale tak patrząc, chociażby wizualnie, nawet bez binokla, widzimy, że sprawy dzieje się źle. I co jeszcze niebezpieczniejsze jest? Zawsze w kościele byli heretycy. Ariusz był w IV wieku, potem jeszcze byli różne, Luter był tam. A teraz pogaństwo w kościele katolickim już na Watykanie.
Cały Sobór Watykański II to cały taki wyplinienie dobrego ziarna i posadzenie konkolu do Kościoła katolickiego przez kardynałów, przez biskupów, przez różnych ludzi, którzy niby byli katolikami, którzy byli zobowiązani przysięgą antymodernistyczną przez papieża Piusa X. Każdy ksiądz, każdy biskup podpisywał, kiedy zajmował stanowisko dla nauczania ludzi w kościele, że on nie będzie poddawał się modernizmu i będzie nauczał tylko prawdziwej nauki Chrystusa. A kto to wszystko zdradził? Jeżeli mąż bierze swoje żony i mówi jej, że ślubuję tobie, że będę żył z tobą do śmierci i na pierwszym zakręcie już tam zdradził ją, to jak jego nazywają? Zdrajca, nie? Tak jak tam spódniczka, czy coś jeszcze tam, nie wiadomo co. Różnymi słowami takimi, które ciężko nawet wypowiadać. Zdrajca. No a te, które zdradzają Chrystusa prawdziwego, to oni kto? A dzisiaj na Watykanie ich najwięcej. Dlatego nazwałem sekta Bergoglio. A to jest jakby konkluzja tego wszystkiego, bo to Sobór Watykański II, poczynając z Jana 23, który niby agendy na Soborze przygotował dobrą, ale przyszli masoni tam podmówili agendy, on sam zmienił. Oni zawładnęli Soborem Watykańskim II i zrobili to, co chcieli. Oni posieli konkol do Kościoła katolickiego. I teraz z Bergoglio my zbieramy ostatnie, jak to się mówi, ziarenka wyszukujemy, bo tam tylko plewa. Tylko plewa, bo Bergoglio chce przypodobać się protestantom, Żydom, muzułmanom, różnym innym, prawosławnym, wszystkim LGBT, plus, XXL i nie wiadomo ile tam, tak? On chce się przypodobać. On chce poprawić Chrystusa Jezusa, który jednak inaczej postępował. I te mądrali dzisiejsi, oni zajęli katedry, tak samo jak kiedyś przed przyjściem Chrystusa byli faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani, którzy nie rozpoznali dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Czy te dzisiejsi mądrali w nawiasach mówiąc nie rozumieją, że Chrystus blisko, ciupaga u korzenia, oni tego nie rozumieją. Oni przygotowują miejsce diablu i dlatego tak postępują. Dlatego bracia i siostry nazwałem Bergoglio. On sam nie mówi, że on papież jest. On podpisuje się biskup Rzymu, Franciszek i nie podpisuje się tak, jak jego poprzedniki. On nie robi tego. On naznaczył świętym Jana 23, który żadnego cudu nie ma, bo potrzebuje się cud, ażeby nazwać kogokolwiek świętym. Cudu nie było. U Pawła VI cudu nie było ani żadnego, blisko nie było. A on też jego zrobił świętym. No bo ja tutaj naczelnik, ja mogę zrobić świętym kogo chcę. Ale to nie jest tak. To jest poprawianie Chrystusa i całego Kościoła przez jedną sektę Bergoglio i jego tych popliczników. On ciągle naznacza kardynałów najgorszych ze świata zbiera, które mają do czynienia z homoseksualistami, jakieś tam skandale, różne tuszowania pedofilii, nie wiadomo czego. I on ich naznacza na najwyższe stanowisko w Watykanie. Czy takie ludzie mogą rządzić Kościołem? To jest nie rząd w Kościele. Tak samo powiedziałem wam, te ludzie, które tutaj waszymi przywódcami w tym państwie polskim, czy oni są przywódcy polskiego narodu, czy oni troszczą się o polski naród, czy oni troszczą się o tych, którzy ich postawili, ażeby w narodzie polskim robić jakiś taki szachier-macher, ażeby dogodzić tym, którzy ich postawili. A te, które stawią takich ludzi, to oni z Bogiem nic wspólnego nie mają. To jest plemię żmiji i plemię, które pochodzi z synagogi szatana, nie konkretnie Żydzi, ale już poddanie diabłu, na tym to polega. Jeżeli te ludzie, a popatrzcie po Europie, kto rządzi w Europie? Sama młodzież, pacholki takie, to się jeszcze tylko skończyli uniwersytety u Sorosa i on wszystkim poobiecał dać władzę. Oni te porość, młodzież się zbiera i rządzą nami. Oni nie wiedzą życia.
Ale wykonuje te agendy, które mówi wujek, który tam siedzi w Stanach Zjednoczonych i idzie ogórki podlewa, bo już nie może więcej czegokolwiek. On nimi rządzi. I oni chętnie to robią. My jesteśmy dziećmi Bożymi i takimi jesteśmy. I dlatego trzeba to cenić bardzo mocno. Oni na Soborze Watykańskim II zrobili rewolucję. Oni zniszczyli Kościół katolicki aż do podwalin, do fundamentów w dzisiejszym czasie. Pozostało się prawie mało cegielek. I ten już biedny Bergoglio i na wózku, i że jego kolanka bolą, i wszystko inne. A do reszty, jak to się mówi, zdejmuje ostatnie cegielki z tego Kościoła katolickiego. Ponastawiał najgorszych biskupów na świecie, modernistów, progresistów, postawił wszystkich tych, którzy tylko z protestantyzmem więcej związany, czym z katolicyzmem. Faktycznie poprawiają Chrystusa na lewo i na prawo. Tak jak Luther mówił, nie podolając sprzeciwia się grzechu, powiedział, grzeszcie ile chcecie do swoich wyznawców, tylko wierzcie, że Bóg was zbawił. Tak samo dzisiaj idziecie do spowiedzi do modernistycznego księdza, mówi, a to nie grzech, nie trzeba tak często się spowiadać i tak dalej. Online spowiada się tam, do ekranu telewizora, popije piwko i spowiada się nie wiadomo komu, jakiemu wujkowi. Tak nas dzisiaj nauczają te, które z Kościołem katolickim nic wspólnego nie mają. A jak ten człowiek mówi coś do nich, to oni zli tak, jak to się zgrzytają zębami i gotowi go zjeść. To ich problemy mnie tu wcale nie obchodzi. Ale mówię wam o czym chodzi. Nawet zobaczcie w waszych rodzinach, jeżeli wy pozostajecie wierni nauce Chrystusa i was coś zjeść, wasze dzieci, wnuki, bliskie, może żona, może mąż żony, może żona męża, może krewni, mają nienawiść do was, że jakieś inni tutaj na świecie przeszkadzają im żyć w pełnym komforcie diabelskim. A wy jeszcze jesteście im jak bielmo na oko i pokazujecie, że trzeba żyć inaczej. Dlatego mówię, że trzeba kontrrewolucji katolickiej. To nie znaczy, że brać broń, artyleria, tam jakieś samoloty, rakiety i nie wiadomo co. Trzeba nawracać się totalno i naśladować Chrystusa, tak jak jego naśladował apostoł Paweł i w końcu życia mówił sam sobie, żyje już nie ja, a żyje we mnie Chrystus. Wszystko uważam za śmieci, a Chrystus dla niego to perełka, która dawała jemu sens życia w tym życiu i na wieki wieczności. Taka nasza cel. My powołani do życia wiecznego, a nie do tego, żeby pójść do mogiły, żeby nas robaki zjedzą, oni to prędko zrobią. I potem mać 100 zniczów na naszym grobie, żeby u sąsiada, który u niego 2 zniczy, pękła wątroba od zazdrości. Ten ma 100, a ja mam 2. To nie nasza cel, bracia i siostry. Nasza cel, ażeby poznać Chrystusa, naśladować Go, nawrócić się na pełny odwrót od tego świata, to my żyjemy w tym świecie, nie da się inaczej, ale w tym świecie być światełkiem dla tych, którzy tego świata nie mają, wskazywać im na Chrystusa i nie bać się. Nawet jeżeli całe piekło powstanie przeciwko was, jeżeli wy macie Chrystusa za swego Boga, to diabeł waszego światła nie zgasi. A jak wy dobrowolnie pozwalacie na niego dmuchać, i rano czy późno ono zgasnie, to będzie wasza wina i wasza odpowiedzialność przed Bogiem za to, że rozminęli się z waszym zbawieniem. Nie przegapcie waszego zbawienia, walczcie z tym wszystkim, co przeciwko Bogu idzie i przeciwko wam. Róbcie kontrrewolucję sami w sobie. Bo jeżeli by my zachęcali kogoś do kontrrewolucji z rakietami, automatem i jeszcze czymkolwiek, to tych by pacholków dawno na tym świecie nie było. To jest grupka bandytów, które dorwali się do władzy i tam na szczycie tego mają wszystko złoto, władzę i rządzą całym światem. Wziąć ich tam za spodenki i tam nie pozostanie nawet ni duchu, ni pituchu. Jak troszeczkę tam gdzieś przyciśnie ich świat tutaj i diabeł się pokaże prawdziwy, który na razie oni widzą tylko w złocie i we władzy, a kiedy zobaczył prawdziwego, będzie brał ich za gardło i będzie wciągał do piekła,
wtedy będą wrzeszczeć o zbawienie do was, a może do mnie. Bo niektórzy mówią tego biskupa, nikt tam nie rusza, nie zabijają jego. A może też słuchają, myślą sobie, niech on jeszcze pożyje, bo jednak nam napomina, a nikt więcej nas nie napomina. Wszystkie już nasze. Bergoglio ich nie, wszystkie tam kardynałowie ich nie, wszystko jest okej. Okay. A ten jeszcze otwiera usta i tam coś pyskuje na nas. Może oni tego tak, jak tu się mówi, jeszcze szanują. Kiedyś mówiłem, jak wam zabraknie pacholki 10 sprawiedliwych na tym świecie, to i wam koniec. Bo wy przygotowujecie piekło. Tak to cieszę się, że jeszcze jakiś jeden tam jest, jeszcze Wigano jest, jeszcze ktośkolwiek jest, który was napominają. Wy nie odkładajcie do ostatniego dnia waszego nawrócenia. Bo wszystko jedno, diabeł bezlitośny. Jak tylko dojdziecie do szczytu tego, że gotowi na piekło, przyjmie wasze dusze. A lęga wam mówi, nawracajcie się, bo zginiecie wszystkie jak rudy myszy. Nie zważając na to, że macie złoto, pieniądze, wszystko inne. I wam mówię, bracia i siostry, nie bójcie się wierzyć, bo Chrystus po waszej stronie, a on ma w rękach wieczność, a oni mają tylko piekło. I nas próbuje do piekła zaprowadzić. Ja wczoraj słuchałem taki jeden Żydek tutaj mówi, pamiętasz nazwisko jego? Blumstein. Ale nie ten Blumstein, nie ten. Młody jakiś. Z Izraela. On mówi o tym, że na Ukrainie tam jest wojna, ale mówi, to wojna nie taka wojna jak trzeba. To jest elity światowe. Ja powtarzam, co on mówi, jest na internecie. On mówi, to elity światowe domówili się coś takiego robić, żeby naszą uwagę odwrócić od tego ketchupowania, co było wcześniej, 2 lata. Za mordy, wszystko wiecie, co było. Teraz mówimy, patrz jak pięknie, na pewno nic nie będzie. A on mówi, ten Blumstein mówi, że to odwrócenie uwagi tylko waszej na wojny. My wszyscy teraz mówimy, wojna, strasznie, ludzie giną, a im napluć na to wszystko. Czy te zginą, oni będą walczyć do ostatniego Ukraińca, bo oni walczą za nich, przelewają krew, a oni rozkoszują, oni wzbogacają się, wszystko jedno. Dlatego takie odwrócenie naszej uwagi na inne rzeczy. A żeby potem, kiedy przyjdzie listopad miesiąc i kiedy wojna siądą za stolek i powiedzą, no co, skończamy wojnę, skończamy, pobawili się, wystarczy. Podzielę tak, jak będą chcieć. I potem powiedzą, no wystarczy odpoczywać. Pomyśleliście o wojnie, teraz COVID idzie znowu. Teraz znowu idzie jakaś tam małpia, potem jeszcze będzie jakaś tam. Potem jeszcze jakaś... Tak, no tak, wszystko to diabelstwo będzie nam, tak to się mówi, najgorsze wmawiać. Te, które tym światem manipulują. A środki masowego przekazu w Polsce ani jednego normalnego nie ma. Wszystkie te środki masowego przekazu albo w rękach jakichś tam czy Żydów, czy Anglosaksów, czy jak to się mówi, piekła totalnie. Ja kiedyś mówił taki, może słyszeliście, był taki Józio Goebbels taki był. Słyszeliście takiego czy nie? Józio Goebbels. O, no widzicie, no. Jak to wy jedynie znacie? A Józio Goebbels mówił tak. Dajcie mi środki masowego przekazu, jak każdy naród zrobi, że oni będą jak stado świń. Taki Józio mówił taki. Już skończył swoim życiem, nie? A dzisiaj takich juzików jest dużo takich, które myślą sobie, że oni to też samo zrobią. I robią oni. Bardzo, bardzo chytrze i sprytnie. Mają wielkie pieniądze. Dlatego oni wszystko tam oddadzą, aby tam być. Ale my mamy inne źródło. My musimy czytać Pismo Święte, a nie słuchać bzdury ich, co oni nam mówią w telewizorze, w gazetkach piszą. Gazetki masy. My czytamy to wszystko. Smatru w knigu, widzę figu. Nic nie widzę tam, nie rozumiem nic. Trzeba czytać to, co daje sens życia. Pismo Święte. Te żywoty święte, które naprawdę walczyli przez wieki pokolenia z tym diabelskim pokoleniem i nawracali ich i sami pozostali wierni. Takimi trzeba być każdemu z nas. Żydzi, nawracajcie się, masony, nawracajcie się. Ja mówię wam o tym, ciągle napominam, bo inaczej zginiecie, a potem, kiedy zabraknie ludzi na świecie dobrych, to wy będziecie pierwsze wysiedleć piekło tam, do którego diabeł was przygotował. A wy macie dusze niesmiertelne, a wy o tym zapomnieli. Bo diabeł wam poslał taki, otumanił wasze oczy, wasze serce.
I tak samo oni to robią z nami. Zabierają ostatni. My staliśmy taki, taki też jak naćpany i przyćpany. Tak chodzimy, tak jakby na nas cegła upadła, i my chodzimy tak od jednej ściany do drugiej ściany. Tak jak jeden pijany śpiewa po rosyjsku, i wszedł po ulicy i mówi: ulica, ulica, ty brat pijana, prawa ja, lewa ja, gdzie strona? Ulica, ulica, ty braciszek pijana, prawa, lewa, gdzie strona? Tak? Tłumacząc, nie? Bo on wszedł, nie wiedział, gdzie ma skręcić. Tak z nami postępują te, które diabeł wykształcił przeciwko naszemu zbawieniu. A nas powinno kształcić Chrystus, który jest jedynym wzorem naszym. Chcesz iść za Nim, weź krzyż swój i naśladuj Go. Nie za biskupem iść, nie za mną iść, nie za papieżem iść, nie za kimkolwiek innym, takim wujkiem, który takiej Matki Bożej zobaczył, taka ciotka zobaczyła tam jeszcze kogoś tam i mówi na bzdury. Ten mówi, jakiś wujek siedzi ze mną za jednym stołem, ja mu powiadam, że Panu Bogu wierzyć, a on mówi: oj, czy trzeba kupić czarny taki, te przykrywają okno, czym tam, jak szklanie, aby bije szkło, jak się nazywa? No głośno gada. Rolety takie, da. Czarne rolety. Ja mówię: co ty, chłopie, głupoty gadasz? A tak jakaś ciotka tam mówiła, bo to widziała tam gdzieś Matka Boża, czy Święty Józef jej tam się pokazał się przez diabła. Ja mówię: to zobacz, to klasztorze, w którym ty się znajdujesz, razem ze mną 150 okien. To gdzie ty wszystkich znajdziesz tego wszystkiego i na swój czas? A Chrystus mówi: pamiętajcie, nie znacie ni dnia, ni godziny, kiedy ja przyjdę, będzie koniec. A on jeszcze będzie tam rulony rozwieszać wtedy, w tym czasie, kiedy Chrystus przyjdzie. Może postęp tak, jak było w Sodomie i Gomorze, kiedy Bóg mówi do Lota, kiedy wychodzisz, to nie oglądaj się, co się dzieje tam. Bo jak oglądasz się, będziesz ukarany. A żona Lota, no jak kobieta nieraz troszeczkę tak, cała być za mądra, oglądała się, stała słupem soli. A Lot się nie oglądał i poszedł dalej. I nie widzę tego nieszczęścia. Dlatego może po prostu się nie oglądać. Nie zaglądać do okna, co tam się dzieje. A raczej się modlić, żegnać i dziękować Bogu, że to się dzieje, bo wtedy zabierze złych i zostawi dobrych. I to, co ja głoszę tutaj, w katakumbach takich małych, bo nie w kościołach. W kościołach nie zabronione miejsce. Biskupi to po prostu boją się mnie, jak wody święcone. Da. Dlatego oni wyrzucili wody święcone, a jak słyszą biskupi, to tam prosto części wszystko już tam. Diabeł nie daje im pokoju. Dlatego mówię wam, nawracajcie się, bracia i siostry, i mocno trzymajcie się kurczowo Chrystusa. To jest wasza kotwica na życie wieczne. A te wszystkie, które wam zabraniają chodzić do kościoła, zamordować i wszystko inne, to jest zdrajcy takie same, jak te masony, które zdradzili w świecie Chrystusa, oni zdradzili Jego w kościele. To jak postawisz na wagę, to jedno drugiego nie przeważa. To samo diabelstwo. I na tym to polega. Tyle o sekcji, tyle o Bergoglio, tyle o kontrrewolucji katolickiej. Amen. Jak macie pytania, popróbuję coś wam o tym powiedzieć. Nie bójcie się, gadajcie coś. To. Może 5 minut, czy 2 minutki cisza może być tak, żeby przetrawiło się to wszystko, nie? No spróbuj. Tylko tak głośno, tak głośno. Głośno gadaj tak. Mam pytanie o oświecenie sumień. Słowa arcybiskupa w Sądzie powie, czy można to miejscowić gdzie w jakimś konkretnym czasie, na przykład przy III wojnie światową, albo po III wojnie światowej, albo gdy pojawi się krzyż jako symbol na niebie Chrystusa? Czy można to gdzieś umiejscowić w czasie? I czy ogólnie będzie to oświecenie sumień tak zwane? Może będzie oświecenie sumień, daj Boże, żeby było, bo masa ludzi idzie do piekła. Kiedy ono będzie? W jaki sposób będzie to wyglądać, to kiedy ludzie o tym mówią, to oni spekulują, bo nikt tego nie wie. I Pan Bóg nie wypisał, nie spuścił z nieba instrukcji, jak to ma być.
Człowiek musi mieć zawsze sumienie takie, żeby sam w sobie powiedzieć, że moje sumienie jest czyste, bo ja po spowiedzi wyspowiadałem wszystkie swoje grzechy i mam sumienie czyste. Jak nawet przyjdzie jeszcze takie ogólne oświecenie sumień, to ja od razu się dołączę do tego oświeconego sumienia. Natomiast jeżeli ja dzisiaj mam grzech i będę jeszcze grzeszył, dopóki ktoś mi powie, słuchaj, już mówię, że z Ameryki idzie oświecenie sumień. Dawaj się nawracaj, chłopie. Aha, to ja biegnę do spowiedzi, a księży nie ma, wszystkie w więzieniach siedzą, księża wszystkie liberalne. No nie, nie trzeba tego wszystkiego. To wtedy możesz się spóźnić, bo to będzie szło jak błyskawica. Dlatego, żeby nie spekulować na tym wszystkim, nawet jeżeli to będzie, to najlepsza gwarancja naszego sumienia wtedy, kiedy po dobrej spowiedzi u dobrego, nieliberalnego, niemodernistycznego, nieprogresywistkiego, nie zdrajcy kościoła, księdza, wyspowiadasz się, który wysłucha ciebie, jak to się, jak najlepszy lekarz i da tobie najlepsze leki i pokuty taką, żeby ty aż ściany gryzł, żeby ty wiedział, że to dla ciebie się należy i wtedy się nawrócisz. I wtedy jak przyjdzie to sumienia, czy ono będzie, czy nie będzie, będzie 3 dni, będzie 10 dni, to nieważne. Ty będziesz wiedział w sumieniu swoim, że ty jesteś po stronie światła. I to jest najważniejsze. Nie spekulujcie, nie poddawajcie się takim różnym manipulacjom. Verstehen oder nicht? Głośno, panie, tak jak zjadła dobrze obiadek. No, to gdzie to? A to nieważne, bo mam pytanie. Ale mu pytanie, nie pisz poezji. To nie są Żydzi, tylko katolicy. To już są katolicy. No tak, ale pochodzenia żydowskiego. No, to... no właśnie. Ja wychowywałem się w miejscowości, gdzie było Żydów niemało i nigdy do nikogo nie miałem żadnego jakiegoś zatargu. Jak? Nie, nigdy w życiu. I po dzisiejszy dzień to, co mówię do nich, to nie mówię jako ich wróg, a mówię jak ksiądz biskup katolicki do tych, którzy przegapili swego Jezusa Chrystusa i ukrzyżowali Jego. A On przyszedł do nich pierwszych, a nie do nas przyszedł. Nie przyszedł na Ukrainę, nie przyszedł do Polski, On przyszedł do nich. Jakby oni wykonywali przykazania Boże tam, a nawet teraz, to my by byli bardzo blisko na jednej płaszczyźnie. Tylko, że oni nie wykonują przykazań Bożych, kiedy tutaj przyjeżdżał Harari, taki człowiek, taki z Izraela, to mówił, że tam Chrystus to taka bajka taka, to nic tam takiego nie ma. Że można ludzi hakować, można ludzi hakować i tak dalej. No to znaczy, czy on nie jest wróg sam sobie? On jest wróg sam sobie, bo on sam siebie nie stworzył. Nawet jeżeli diabeł jemu to powiedział, to diabeł jego nie stworzył, diabeł tylko duszę jego zabierze. I dlatego... Ja też mogę mu powiedzieć, bracie, ty blądzisz. Ty blądzisz i nas trzymasz w blędzie, chociaż tobie się wydaje, że ty masz nad nami władzę. Nawet pan Morawiecki go przyjmował. Nie przyjmuje, a ja go przyjmował. Bo to samo pochodzenie. O, przepraszam. Tak. Pan Morawiecki.
Sowiecki to pan Stanisław poleciał. Dwoje dzieci tych, które przysposobili. Tak. No ale to tak, to gdzie tam posyłają, gdzie nie posyłają, to ich problemy. Ale my teraz tutaj, nie, to tutaj nie chodzi, to nie chodzi o tym, że my tutaj dyskusję prowadzili tam, czy on w jarmurce chodzi, ja też mam jarmurki, tylko inną, nie? Tak, on chodzi w niej, jak on wierzy, to niech wierzy. A oni właśnie, że oni w to nie wierzą, w swoje nie wierzą, bo nie mają tego Boga, który u nich był kiedyś w świątyni jerozolimskiej. Świątynia była zniszczona, Bóg znikł. I oni modlą się przy kamieniach, oni chcą odbudować, a nie mogą odbudować przez bogactwo swoje, bez dyskusji, to ja gadam, a ty słuchaj. Da. Znaczy, i na tym to polega. A jeżeli, powiedzmy, do Żydów ja się zwracam nie z nienawiścią, a mówię tak troszkę głośniej, bo teraz mikrofonu nie ma, muszę krzyczeć, nie? Wydaje się, krzyczę na Żydów. Na Żydów nie krzyczę, mówi do was, żeby wysłyszeli. A nie prosto z ściany słyszeli, ale powiecie, on coś tam gadał, ja nic nie słyszał. No to przepraszam bardzo, po co to gadanie było, nie? Dlatego nikt do nich z nienawiścią się nie odnosi. Ale oni rządzą światem. I ten bardak na świecie też od nich pochodzi. Oni muszą wiedzieć, że konsekwencje przed Bogiem wielkie zdadzą. Oni się boją, egzamin będzie bardzo mocny. Oni się boją, że ktoś na tym świecie o nich nieraz zle mówi. No wy też nie jesteście aniołami na tym świecie. Wy też wiele nabroili i musicie też, jak to się mówi, wyrównać historyczne fakty. A nie tylko mówić, te narody goje, a my tutaj panowie. Może się okazać inaczej. I wasz Mojżesz was uprzedzał o tym. Nie róbcie przestępstwa tych narodów, gdzie was Pan Bóg posiedził i ich przed wami wypędził. Jeżeli by oni słuchali Mojżesza i czytali jego książeczki tak prawdziwie, jak to Mojżesz mówił, to oni powinni by się nawrócić. Ale mają to zaslepienia, bo poszli za Mamoną, a nie za Chrystusem. A ich Chrystus, do których który przyszedł do nich, powiedział do diabla, idź precz diabli ode mnie, bo diabeł mówi, to wszystko na świecie jest moje, pokłoń się mnie. A Chrystus do nich przyszedł jako Bóg i człowiek, powiedział, precz diabli ode mnie, Bogu będziesz służył. A oni poszli za złoto, oni mają jego. No niech mają, no niech dadzą jeszcze innym. A oni przydawali złoto dla tego swojego pana, Bafometa, diabla, który przyjdzie i już zbliża się. Ludzie skórą czują, że zbliża się koniec jakiejś epoki, gdzie to musi być przesiane, bo już dalej się nie da tak żyć. Już wszystko przewrócone do góry nogami. Kościół zniszczony, katolicki kościół. A Chrystus nie da siebie szydzić. U Niego 1000 lat jak jeden dzień, a jeden dzień jak 1000 lat. A 2000 lat to dwa dni przeszło dla Chrystusa, dla Boga. Na tym to polega. Tak co my nie powinni jako katolicy do nich się odnosić z nienawiścią, ale powiedzieć mu, Moszku, przepraszam bardzo, kocham Ciebie, ale Ty grzeszysz. Nawracaj się, bo ja Tobie mówię, jak katoliczka. Nie to, że Ty będziesz w mojej wierze, a Ty będziesz w wierze tą, którą założył Twój Bóg, który Tobie zlecił, że Chrystus do Ciebie przyjdzie. Ty, Jankiel, ucz się tego, bo Ty tego nie wiesz. Ty wiesz wszystko, ale nie to, co trzeba. Trzeba im powiedzieć. Józek, ty musisz to wiedzieć, a nie tamto. Harari, ty musisz to i to wiedzieć. A kto jemu powie? On to przyjeżdża jak Pan i Bóg. Bo on tutaj człowieka stawi ważnego, a Boga wyrzuca. To jak Pan Bóg się rozliczy z nim, który stworzył niebo i ziemię i przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Dlatego ja jemu też mogę powiedzieć, przepraszam bardzo, idziesz drogą niewłaściwą, nie nawrócisz się, zginiesz. Ma prawo mnie ukarać za to? No jak on to może? Ma na to siłę i władzę, niech ukara. Będzie jeszcze miał więcej tam przed prawdziwym sędzią mocne rzeczy. Ja mogę poprosić Pana Boga, jak dostanie do Niego, Panie Boże, tam daje mu jeszcze czas, niech poczyta te książeczki właściwe i odejdzie od tych, które bzdury ponapisywał. Na tym to polega. Ja bym jedno do powiedzenia, bo wśród tych grzechów głównych polskiego Kościoła jest fałszowanie miłosierdzia i o tym też zresztą w swoich książkach pisze ksiądz arcybiskup. I jak się mówi o miłości, to jak ktoś kocha, to jest miłosierny. A pierwszy uczynek miłosierny co do duszy jest grzesznika upomnieć. To jest największy akt miłości. Czy posłucha, czy nie, to jego rzecz. To jego rzecz, tak, tak. Chciałbym jeszcze powiedzieć, w okresie pandemii właśnie, to było w ubiegłym roku, moja parafia,
ksiądz stał przy drzwiach do kościoła i zamykał drzwi. Bo tam ileś tam miało być raczej katolików w świątyni, a ponieważ więcej ludzi chciało wejść do kościoła oczywiście, przystąpić do spowiedzi, przyjąć Chrystusa na świętym sakramencie, to jest osobowy Pan Jezus, do kogo my pójdziemy. Ja zwróciłam uwagę księdzu, takim, ja mówię, no co wy robicie? Mówię, ludzie przystaną, mówię, ja sam biorę od kościoła, mówię, przystaną przychodzić do kościoła. Do kogo my pójdziemy, jak nie do Chrystusa, do naszego Pana? A co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Ja mówię, jak to, co otworzyć drzwi na oścież? Czy jest? Do tak jak nawet Jan Paweł II nawoływał, kiedy nawoływał do Europy się zwracał. Nie gadajcie między sobą, bo to nic nie daje. To potem będziecie gadać, kiedy w domu na kuchni będziecie pić herbatę i kawę. Kiedy Jan Paweł II stał papieżem, to nawoływał, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie bójcie się Jego, On wam złego nie zrobi. A oni zamknęli jeszcze najwiele zamków drzwi Chrystusowi i otwierają drzwi diabłu. Na wszelkie czeluści, jak jedna kobieta mnie pisze SMS-a, że mówi, uszy diabła już tyrczą z czeluści. Nie tylko uszy, to już głowa się wysuwa. Wychodzą te diabli. A oni zbierają pieniądze, żeby jemu pomnik postawić. Przecież on nie ma zbawienia. On jest piekło skarlowa ciała, zimna nienawiść. Dlatego księża biedni, oni zdradzili, mało mają wiary, oni nie pamiętają, ich nie uczyli na przykładach tych księży bohaterów przez wieki, które byli. Oni nie nauczeni na duchu apostolów, którzy byli rozproszeni i na cały świat posłani jak owce do wilków. Oni w rozkoszach takich wyrosli, w seminariach takich, to się mówi, nic nie robili. Jak mi mówił jeden proboszcz, mał dwa wikariusze, to kiedy on był troszkę starszy, taki pobożny, kiedy on tam już sam się zbierał gdzieś tam pójść do swojego pokoju, to oni wieczorem siadali do samochodu i zjeli na potanculki gdzieś tam i potem najmowali kobiety i wracali pod ranych, takie święci stali przy ołtarzu. Takich dużo dzisiaj kaplanów w Polsce i na świecie masa takich zdrajców i biskupów takich są. Lawendowe kury i mafie, o tym mówi bardzo pięknie. Isakowicz Zalewski. Czytajcie tam, czy patrzcie, on o tym mówi i wie, bo rozgląda te IPN-y i dobrze zna tych wszystkich ludzi. Jeżeli on zdrajca, jeżeli mu zapłacą jakieś pieniądze za to, że on was tam nie puści do kościoła, to po co mu potrzebne tam prochy nanosić? Oczywiście, on pieniądze wziął do widzenia. On stoi zabordowany dzisiaj jeszcze w Watykanie, był pogrzeb tam kardynała Sodano. Tak, był wcześniej tam taki ważny był. No i tam te wszystkie kardynały idą w zamordyzmie takim totalnym. We wszystkich państwach, nawet w Kazachstanie już tego nie trzeba nosić, a w Watykanie jeszcze to noszą. No to czy to jest sługi Chrystusa? Czy to jest wolni ludzie, bynajmniej sami przed sobą? Czy to nie jest jakieś, tak, jakieś marionetki nie wiadomo kogo? Nawet tutaj już można wszędzie chodzić, nie? A oni jeszcze chodzą tam na mszy święte, tak jak to się mówi, zabordowane po prostu, może worki jeszcze ich ubrać tam. To jest katastrofa totalna kościoła. Poddali się agendzie światowej. Jak tam Pachamama rządzi, jak tam rządzą zrównoważony rozwój, jak tam rządzi klimat, jeżeli tam rządzą tutti frutti, no to wtedy mamy to, co mamy. A Chrystusa tam nie ma. Bo oni go rozdeptali i mamy to, co mamy. Wy powinni, bracia i siostry, tych z kościoła troszkę tam wziąć za odpowiednie miejsca, żeby oni się nawrócili. Oni też potrzebują waszej pomocy i waszej modlitwy, nie tylko modlitwy, pomocy i konkretnej wskazówki. Bo on się boi biskupa, bo boi się stracić swoje... A ten wikary boi się tego przestępcy proboszcza, bo boi się stracić jakieś tam wygodne miejsce, bo tam w jakiejś miejskiej parafii pójdzie na wiochę i tam będą jego kobary gryźć. No a biskup boi się papieża, bo jak straci korytko, to co potem będzie robić? Kopać nie umie, prosić się wstydzi. To fałszywe posłuszeństwo trzeba najpierw słuchać Chrystusa, a potem tych, które postawieni od Chrystusa w hierarchii kościelnej, którzy Jego słuchają. Kiedy oni Jego nie słuchają, to jak ja mogę słuchać ich więcej, czym tego, który jest prawodawcą największym, Chrystus Jezus. Amen i kowobis. Teraz młody.
Głośniej gadaj, bo to ludzie słyszą. Stanie pan i powie głośno, bo nie słychać. Dobrze. Moje pytanie pierwsze i będzie kontynuacja, też drugie. Brzmi tego, czy jeżeli na przykład słucham suspendowanych księży, to jest pewne niebezpieczeństwo według arcybiskupa związane z tym, czy nie ma żadnego, na przykład wiem, że to może mogą być problemy, do niego do pytania do kamery, na przykład ksiądz Lubanek. To jest pierwsze i związane na przykład z tym objawieniem nad pytaniami. I kontynuacja pod kątem objawień. W dzisiejszym czasie jest wysyp objawień, jak na przykład te kolegi z Anglery, czy z Brazylii, nie do dobrze pamiętam, objawienia w tych dniach normalno, czy też rozdawanie nad, no już mniejszy z tym. W każdym razie chodzi mi o to. Przy założeniu, że dzisiejszy Kościół jakby nie do końca spełnia swoją swoją rolę i przy tym, że te objawienia trwają wciąż, czy są one bezpieczne według arcybiskupa i nie szkodzą jakby duszy, czy wskazanie jest jakby słuchać. Bo wbijałem się jakby w pewien nurt dzisiejszy, tak? Ale z perspektywy teologika jak ja, mogą być pewne zagrożenia oczywiście, tak? No a co zrobił Pan Jezus, kiedy powiedzmy wykryli jego arcybiskupi, wydali jego na śmierć, wyrzucili z narodu i te apostolowie, którzy poszli za Chrystusem, oni też byli wyklęci z tej wiary żydowskiej, bo przyjęli inną. To oni byli tam suspendowani, ale oni stworzyli coś innego, bo stworzyli wspólne z Panem Bogiem, a nie z Sanhedrynem, nie z uczonymi w Piśmie i faryzuszami, którzy wiarę stracili dawno, które przykazanie Boże nie wykonywali i wtedy Chrystus im zarzucał to wszystko, ale oni się nie nawrócili i dalej trwali w uporze i wykiwali Jego. A On mówił ich, swoim uczniom, zostawcie ich ślepych, prowadzących ślepych. On ich nazwał ślepych, tych, którzy uważali się za widzącymi. Dzisiaj też wyrzucają tych najlepszych kapłanów, biskupów, wyrzucają te, które dobrowolnie oslepienie, które dobrowolnie zrzekają się Chrystusa i wszystkiego, co tylko możliwe. Jest taki nawet program nagrany tam gdzieś u Kraciuka z panem tym Górnym i Lisickim, czy Bergoglio podpisze z Klausem umowy. Znaczy, jeżeli Bergoglio jako głowa kościoła, to jeszcze tak trzeba wielkie postawić pytania, podpisze z Klausem, który ma agendy zniszczenia populacji ludzkiej i tak dalej i zrobić z nas jakichś takich kiborgów, to znaczy to co jest za symbioz nieba i ziemi, nieba i piekła? Takiego nie może być. Nawet północ i południe w magnicie nie łączy się. Pokazuje, że jednak tego niemożliwe zrobić. A jak może zjednoczyć się prawda i kłamstwo? Bóg i diabeł nie może tego się złączyć, ale oni na tej ziemi łączą się, pokazują na przykłady zle. Czy możemy takim wierzyć, czy możemy za takim iść? A dzisiaj jest wiele takich księży suspendowanych, które robili dobre rzeczy. A biskup suspendował, żeby dobrze czuć się tam w tej agencji diabla i tych, którzy do niego należą. Wtedy ten biskup postępuje fałszywie, niesprawiedliwie, żadnej obrony ten ksiądz biedny nie ma, bo tylko tam biskup, jak to się mówi, jak pierwszy i ostatni karatel taki, jak żandar taki, jak bandyta taki, który on powiedział, że ty winien i strzelia w ciebie. Bo jemu tak się wydaje. Bez prawa, bez niczego, bez obrony, bez adwokata, bez niczego. Jeśli tak biskupi postępują. Tak samo Bergoglio wypędza tych najlepszych biskupów, powiedzmy już biskupa w Stanach Zjednoczonych, który powiedział, że tej Pelosi, tej starszej damie, tam, która ma tam już prawie 90 lat, a ona katoliczka. I ona za aborcję, on powiedział, że komunii nie da i dobrze zrobił. I jakiś ksiądz tam powiedział, że Bidenu komunii nie będzie dawać, bo on za aborcję i za LGBT plus. A kiedy Biden przyjechał do Bergoglio, Bergoglio mówi, ty dobry katolik, możesz tam komunii przyjmować. To ksiądz więcej wie, co on tam robi, a ty widzisz tego nie wiesz i gadasz takie rzeczy, jest przeciwstawianie się. A gdzie wtedy Chrystus? Gdzie Chrystus? Dlatego, jeżeli te biskupi suspendowani i wypędzani, ja jeszcze nie suspendowany. Tak, co, jak to się mówi, i jak nawet to się wydarzy,
to muszą być dowody jakiegoś mego, jakiegoś zabił tam, czy jakiegoś tam, powiedzmy, coś tam nie wiadomo co narobił, taki przeciwko dyscyplinie kościelnej. A ja nie jestem przeciwko dyscyplinie kościelnej, ja ich napominam tego, czego nie robią. Co zresztą mój obowiązek, sługa nieużyteczny robi to, co powinien. A Chrystus mówi co? Prawda was wyzwoli, kto chce żyć w prawdzie, cierpieć będzie, a kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Czy oni cierpią za prawdę, te wszystkie, które mówią kłamstwa? Oni nie cierpią. Oni męczą tych, kto... do mnie przychodzi masa księży, który jest przez swoich biskupów szykany, w swoich klasztorach szykany. Pytałem się jednego takiego księdza, gdzie tam on mówi, jego wypędzili, znaczy z jakiejś pracy, którą uczciwie robił w kościele katolickim. I on potem dawał świadectwo przy takiej grupie ludzi, ja nie będę tam jedyny. I pytałem się jego, ile takich w zgromadzeniu jest jak ty? A ile was w ogóle w zgromadzeniu jest? U nas jest 80 w zgromadzeniu, a takich jak on, 3. 3 normalnych zakonnika, a reszta to takie nie pies, nie wydra. To te, które sami siebie suspendowali od łaski Bożej, od Chrystusa i tłumaczą jego inaczej, tak jak na początku powiedziałem, że oni chcą jego interpretować tak, jak im się chce. Jakim się chce dzisiaj, a nie tak, jak Chrystus im powiedział. Chrystus powiedział swoim uczniom, idźcie, nauczajcie, czego ja was nauczyłem. Ja z wami po wszystkie dni do skończenia świata. Jeżeli oni nie nauczają, co Chrystus nauczył, a nauczają, co Schwab uczy, co Harari uczy i jeszcze nie wiadomo kto, to wtedy kim oni są? Można im wierzyć, czy nie można im wierzyć? Ja stawię pytania mocno, ja wiem, ja im nie wierzę. A jak wy chcecie im wierzyć, możecie to robić. Wszystkie objawienia, o których tam Pan mówi, były objawienia fatimskie i to jest objawienie o końcu świata. Będzie szedł papież, będzie zabity, będą wszystkie zabici i tam już jest to, co ukryte i nie dane nam do końca. Po dzisiejszy dzień. Po dzisiejszy dzień nie poświęcona Rosja Matce Bożej, nie poświęcona Rosja. A tylko mala być tylko Rosja poświęcona Panu Bogu. Siostra Lucja mówiła, ja pytania zadawali jej w Portugalii, w Coimbrze, w klasztorze, co to znaczy nawrócenie Rosji. Ona mówiła, nawrócenie Rosji oznacza, że z terytorii Rosji na świat nie będzie iść bezbożna propaganda. Bezbożna propaganda skąd idzie teraz? Skąd? Z Ameryki jedzie bezbożna. Z Unii Europejskiej jedzie. Z Rosji i płynie na świat bezbożna propaganda. Kiedyś była. Kiedy była komuna. A teraz nie ma. No. Da, no to właśnie to co wtedy my mówimy? Da. Starego świata zepsutego. Który wyrzucił Chrystusa i postawił diabła na jego miejsce. Na tym to polega i oni o tym wiedzą dobrze. Ale ich czeka pierwsza zagłada. Oni sami się prowadzą na zagładę. Te, które nami rządzą. Im się wydaje, że tutaj nam zrobią zamordyzm, lagry budują po całym świecie, eksperymenty robią nad nami. Ale oni pierwsi padną tymi ofiarami tego wszystkiego. Nawet Spartakus kiedyś jako niewolnik i to zrobił powstanie przeciwko mocnej rzymskiej imperii. Czy nie znajdzie się ktokolwiek taki tutaj na tej ziemi, który to wszystko diabelstwo nie wyrzuci? Znajdzie się. Pan Bóg wie, kiedy to trzeba uderzyć, w jakim czasie. Dajmy jemu wymiar tego udzielenia. A te wszystkie objawienia, bądźcie ostrożne, bo tylko diabeł tam różne przypisuje na komputerze i teraz wujka podstawił i już wujku gada, jakiemu tam coś przysniło się. Dobrze napił się, przysniło się jemu. Matka Boża już jemu mówi, co ma robić. A przepraszam, mam pytanka o Miśdugorje. Co jego ekscelencja sądzi na ten temat? Co ekscelencja sądzi? Książkę czytaj, a nie pytaj się. Hozer, który zmarł po szczepionkach, jeździł, powiedział, że tam nic nadzwyczajnego nie było. Da. Te, które organizowali Medjugorje, to taka alternatywa Fatimie. Fatima to jest konkretne, a Medjugorje to takie, żeby zamydlić oczy i tam będzie nie wiadomo co. I te, które organizowali Medjugorje, ta masa jest różnych blendów. I te, które organizowali, byli w charyzmatycznych ruchach takich, jak tu się mówi, zielonoświątkowskich i potem zrobili to Medjugorje.
oficjalnie Kościół tego nie uznał, Jezusa. Kościół tego nie uważa. Nie uznał. Watykan. Ja. Tak, ale pielgrzymki cały czas tam jeżdżą. A masa ludzi jeździ. Wy zadawajcie pytania, a dyskusję będziecie robić w domu przy pizzy albo nie wiadomo czym. Ja, proszę biskupa, chciałem się dowiedzieć, ja jestem obrońcą górek czechowskich w Lublinie, jak walczyć z szatanem. Bo ja się już do każdego zwracałem w Polsce, czy prezydent, czy minister, wszyscy. Te górki czechowskie w Lublinie są drugimi Palmirami. Tam jest pochowanych około 5000 osób. Co z tego, co ja wiem, bo tam... Pan takie pytania zadawał mnie rok temu. Tak, ja i o tym samym się pytał. Jak pan strzeży góry, to niech strzeży góry. A jak z diablem walczy, trzeba wykonywać przykazania Boże. Trzeba zażywać dla siebie 7 sakramentów. Być ochrzczonym, być bierzmowanym. Przyjmować komunię świętą, jeżeli żonaty, to nie pod płotem się tam ślubować, a ślubować się w kościele katolickim. Jedna żona aż do śmierci, jeden chłop do śmierci. Jeżeli jesteś kaplanem, to nie szukasz sobie nikogo tam na stronie, tam na zakrętach i tak dalej. Wtedy jest walka z diablem bardzo konkretna. Nic więcej nie trzeba. Amen. Następny, proszę bardzo. Następny. Nie, to co ty tak się przyczepił? Zaraz, teraz pani, bo pani jeszcze nie. Ja chciałam zapytać zarówno księdza arcybiskupa, jak i pana krajskiego, temat jest... Głośnie troszkę gadaj. Chodzi mi o temat księży charystów. Tam wie bardzo. Charyści? Charyści, właśnie. Czy to faktycznie była inspirowana masonerią grupa, stowarzyszenie księży, no to były czasy przed Soborem II Watykańskim. To było na początku XX wieku. Tak. Oficjalnie już nie istnieje, ale no konsekwencje tego, że tak powiem, ich działalności. Także proszę o wyjaśnienie. Znaczy tak, wie pani, ja mam mieszane bardzo uczucia i zetknąłem się parę razy z takimi osobami w kościele, które bardzo zwalczają prymasa Wyszyńskiego i one jakby przypisywały go do tego ruchu charystów i dokonywały mu różnych innych zarzutów, prawda, że to on zniszczył kościół i tak dalej. I jak ja broniłem prymasa Wyszyńskiego, no to próbowałem odpowiedzieć na pytania o ten ruch charystów i no nie doszedłem do żadnych wniosków, to znaczy może nie poświęciłem temu tyle czasu, co trzeba by było, ale znaczy jakby nie znalazłem żadnych danych, które by pozwoliły mi się na ten temat wypowiadać, o, tak bym powiedział, prawda? Także, że no mówię, mam mieszane uczucia i nie potrafię jakby rozstrzygnąć tego problemu. Ja też słyszałem o tych księżach charystach i widziałem jeden taki odcinek w telewizji, znaczy to w tym, na internecie jest tam jeden pan z drugim rozmawia, tam wiecie o co chodzi. Ja się nie dziwię temu, że takie organizacje diabeł zawsze mógł robić i diabeł zawsze chytrzejszy, czym my, nieraz naiwniaki takie. Chytrzejszy zawsze jest. Ale diabeł, on nie przychodzi w strasznych takich wizjach, z piekła wylazie, nie? On zawsze nabiera jakichś takich pięknych kształtów. I zawsze może wciągać ludzi tam albo tam. Albo jakieś nawet piękne coś, jakieś zgromadzenie się zbierze. Tak jak była ta akcja katolicka, nie wszędzie po świecie. I to zdawało najlepszy egzamin. Nie te dzisiejsze ruchy, te, które ruchają się po zielonoświątkowskiemu, po protestanckiemu, a te, które naprawdę byli w kościele katolickim, się rodzili. Diabeł ich zniszczył, na ich miejsce przyszła charyzmatyku, który nic wspólnego nie mają z Panem Bogiem, tylko jest taka plewa diabelska. Na ziarnach jest troszkę ziaren katolickich, a reszta plewa diabelska. Tak, co to możliwe być, ale powiedzmy, kiedy będziemy mówić, że, bo tam się mówi w tym nagraniu, że znaczy, że kardynał Wyszyński też był tam, jakby z tego pochodził,
nawet arcybiskup Matulewicz tam jakby należał. No nieraz my nie wiemy, do kogo należymy. Jeżeli ja wstępuję do jakiegoś klasztoru i on jest na liście klasztoru, ja idę jako młody chłopaczek, żeby służyć Bogu i potem widzę, że w tym klasztorze jest więcej diabelstwa jak dobra, no to ja od razu wszystkiego nie mogę wiedzieć. Dlatego może być takie przypadki. Tak jak powiedzmy Marianin Stanisław Papczyński był u jakimś innym zgromadzeniu. Ale potem, kiedy miał dobre tam pozycje w tym klasztorze, a kiedy zauważył o tym, że tam zaczynali się jakieś tam homoseksualne takie dążenia, nawet do niego ktoś tam się doczepiał, to on z tego zgromadzenia wyszedł i założył mariańskie zgromadzenie. To była jego pozycja. Ale jakiś czas on tam był, dopóki nie zobaczył, co się dzieje. Dlatego, kiedy powiedzmy, ktoś w czymś się znajduje, nawet przez przypadek, nie wiedząc do czego wstąpił i w co wdepnął, a po jakimś czasie się ocknął i zobaczył, że coś nie tak, musi uciekać z tego gniazda żmij. Bo jak tam będzie dalej ciągnął, no to przepadnie. I dlatego te spekulacje mogły być takie, aha, jak kardynał Wyszyński tam był, to znaczy winien. Tak samo mówiło się o tym, że ten, to tam był, którego otruli, a potem otruli jego namiestnika tutaj w Polsce, jakiś biskupów. Tak samo był namiestnik i potem Wyszyńskiego wybrali. Ale Niemcy otruli. No tak, no Londa, no, ale jest takie wzmianki o tym, że otruli, potem otruli jego namiestnika, którego on wybrał. Takie, czy plotki, czy dobre, a to właśnie z tego samego, tego, co pani nazwała, ten ruch kapłański, nie? Tak, że to wszystko stamtąd, to wszystko wychodzi. Ale jeżeli zaczniemy mówić o tych, kto skąd wyszedł, a to nie zawsze, że on to zrobił tak samo, jak te, gdzie on był. Papczyński wyszedł i założył piękne zgromadzenie. Dzisiaj też może oni nie odpowiadają duchu Papczyńskiego, no ale to już inna bajka. Ale Papczyński stamtąd wyszedł. Niektórzy też wychodzą ze zgromadzeń dzisiaj i spotykamy się z takimi księżmi, które wychodzą ze zgromadzeń, bo mówią, że tam nie może wytrzymać. Niektórzy otwierają jakieś nawet zgromadzenie, siostry wychodzą, uciekają i zbierają się sami gdzieś w domach po ojcowiznie swoich rodziców, żeby tam modlić się dalsze charyzmatami swoich przełożonych, którzy założyli te zgromadzenia. A dzisiejsze zgromadzenie to już nie do czego, to jest maderyjskie. Dlatego, kiedy my wejdziemy w to wszystko i powiemy, aha, tam jak był, to znaczy winie tego samego. To tak jak mówi się, poszedł do tego sklepu, a w tym sklepie kogoś zabili, to na pewno też jesteś zabójcą, nie? Nie jest tak. Dlatego prosto być ostrożnym, mać sobie w główce, że coś takiego było, a jak to naprawdę się potwierdzi, to wtedy możemy być... A, potwierdziło się. Przecież byli księża patrioci tutaj, których ubeki polskie zrobili takimi patriotami, którzy nic wspólnego nie mieli z kościołem katolickim, tylko byli tak na usługach i tak jak to się, i naszym, i waszym. Świeczka Bogu czy świeczka diablu i troszeczkę tego ogarku diablu, a Bogu mało co. Tak, żeby my nie popadli w pułapki tego, że ten winien, wszystkie winien, tylko nie ja wina, wtedy będzie niebezpieczne dla nas, dla każdego z nas. Ale jak był tam człowiek, prosto mać na uwadze, był. Ale ja nie mam dowodów, że on jest winien czegokolwiek. Jan Paweł II dużo zrobił nieszczęście dla Kościoła. Naprawdę dużo. Na ile jego była wina? Na ile on rozumiał, co on robi? Na ile on był czymś tam, powiedzmy, przyciśnięty i tam jeszcze wystraszony? My tego nie wiemy. To jest wielka tajemnica, która jest w grobie. Jeżeli do nas nie przychodził ktokolwiek taki, że mówił, albo postawił nóż, albo robisz to, albo życie, to my nie wiemy, jak to jest. Dlatego nieraz ludzie tak się zmieniają natychmiast, po jakichś takich wizytach nie wiadomo kogo. Bądźmy z tym ostrożni, bo w miłości Chrystusa, kiedy żyjemy tą miłością, nie będziemy jakby wchodzić w te głębie, które już nam nic nie dadzą. Wyszyński już jest osądzony. Te wszystkie, które dawno umarli, już dawno otrzymali swoje wyroki. Czy robili dobrze, czy źle. Bo nawet, zobaczcie, społeczeństwo jest zepsute, nie? Ale jest masa dobrych ludzi, nie? Którzy i wierzą... Tutaj pani się pyta, co Jan Paweł II źle zrobił. To znaczy, pani, to temat rzeka. To nie jest tak,
Значит, ну, если папież целует корон, то значит, дає шацунок той ксензе, которая ни спільного с Библией не ма. Ja tylko jedną rzecz Panie odpowiem, co złego zrobił Jan Paweł II. Mianował ordynatariuszem Lublina Życińskiego. No tak, ja to całą dokumentację. To znaczy... Dlaczego wam mówię o tym, że tutaj nie dyskusja, pytanie, odpowiedź, a jak czegoś nie wiecie, czytajcie książki, zaglądajcie do internetu, jest ludzi mądry, którzy wypowiadają się, w czym to było. Ja też wiem, że on to zrobił. Ale ja jego nie osądzam, jego wnętrza, bo sędzią nad jego wnętrzem, nad moim, nad waszym jest tylko Bóg. I nikt nie ma prawa mnie osądzić inaczej. Ja znam swoje grzechy, ja znam sobie ceny samemu sobie. A jeżeli my będziemy tego szukać sam sobie w bieliznie, my musimy rozdzielić fakty od spekulacji. Czyny oddzielić od intencji czynu. Może on sam dobrze zrobić ludziom tak, jakiś taki gest. Ale nie godzi się papieżowi, który jest głową Kościoła katolickiego, postawiony od Chrystusa, robić takie gesty, które nam potem mówią, a może my tak samo możemy to robić. Był taki czas w Kościele, kiedy my też zadawali pytanie, ja zadawałem pytanie w Watykanie, to co, teraz wszystkie religie jednakowe? Nie, mówił ten Benedykt XVI, nie, napisał jakiś tekst o tym, że nie wszystkie jednakowe. Bo takie były tendencje z wszystkimi bratami się. Teraz wszyscy przychodzą na msze święte do Kościoła katolickiego, i Żydzi, i muzułmanie, i protestanci. I tam sobie gaduły prowadzą, a to nic wspólnego nie ma z Chrystusem. Nic wspólnego z mszą świętą. To absolutnie jest profanacja totalna. I w tym też uczestniczył Jan Paweł II. No nie wszystkie razy. Daj dziewczynce powiedzieć. Jak? Odwiedził Jan Paweł II synagogę jako pierwszy... Synagogię odwiedzić, no to znaczy... Dlaczego nie? To prawda, tak. Z takiego różnego, on sobie poszedł do synagogi. Tylko, że nazwać Żydów starszymi braćmi wierzy, to wierzy nie. Oni mieli to, co mieli, ale oni tego pozbawili sami siebie. Dlatego nie my u nich to zabrali, a oni sami siebie to pozbawili, i stali się takimi, jakimi są. Jeżeli my dzisiaj pozbawimy siebie przykazań Bożych, wszystkiego tego, co wypracowano Kościołem za 2000 lat, zniszczymy dogmaty, my staniemy się jeszcze gorsi jak oni. Bo oni nie mali Chrystusa, oni tylko mali obraz tam gdzieś przewidywany. A my już mamy Jego 2000 lat. I my dzisiaj więcej jest zepsucie na świecie chrześcijanie, czym tamci Żydzi w tym czasie. Proszę Państwa, zamykamy spotkanie, bo i tak Państwo nie wypuścicie księdza arcybiskupa przez najbliższe pół godziny, a jak ja będę walczył, to się uda trochę później. Też Pani zada to pytanie księdzu arcybiskupowi. Jeszcze... Ja mam jedno tylko pytanie. No to... Zbliżamy się do święta Najświętszego Serca Jezusowego, które będzie, akurat jesteśmy w czasie... Dzisiaj, to jest czwarty dzień nowenny przed tym świętem. Czy panowie, szanowna ekscelencja i pan doktor, z tych spotkań może widzicie, czy w społeczeństwie naszym, bo jaka jest sytuacja, to doskonale sobie sprawę zdajemy, czy to wiele, czy gospodarka, czy polityczna. Ale czy tacy ludzie przeciętni jak my mają tą wiarę i widzą, że poprzez te objawienia, które w historii się wydarzyły, czy w Fatimie, czy w Wieczwałdzie, czy te przesłania, które miała Rosalia Serapówna, której proces beatyfikacyjny na poziomie Watykanu już chyba nie zakończony, która miała przekaz, że Polska... Ale bliżej do pytania. My to wiemy. Pytanie. Czy z tych spotkań możecie jakiś ogląd taki mieć, czy w społeczeństwie, bo tu chodzi o to, że teraz powinno być przynajmniej milion osób czy rodzin, które dokonują właśnie tego aktu zawierzenia Najświętszemu Sercu i poprzez to Chrystusowi Królowi. Czy
jest jakaś taka nadzieja, że tyle tych osób może być. Co to znaczy, czy tyle osób może być, to nikt tego nie wie, nie policzy. To tylko może Pan Bóg to wiedzieć. To nie chodzi o liczbę osób, a chodzi o jakość tego wszystkiego, co my robimy. Jeżeli ja tak powiem, kiedy ja idę na jakiś odpust, kiedy byłem młodszym chłopakiem, szedł na odpust i tam obrazki rozdawali. Ja brałem obrazek, całowałem do kieszonki, tam, do książeczki. A i tam potem w serdecu było 10 obrazków, to ja rano czy późno to wyciągałem, stawiłem na poleczki i już ten odpust zapomniałem, już tym odpustem nie żyłem, nie? Potem jedę do innego kościoła odpust i znowu obrazek składam i znowu wyciągam. Jeżeli ja tak samo się poświęcę Najświętszemu Sercu Chrystusowi, czy Króla zrobię Chrystusa swoim Królem na ten dzień, kiedy będzie to poświęcenie, a potem jego postawię na poleczce i nawet raz w rok jemu nie wytrę, to znaczy jakie konsekwencje tego wszystkiego poświęcenia? Poświęcenia musi być takie, jak to się mówi, w sercu i czynem. Co mogę zrobić, żeby się nawrócić jeszcze więcej? Może komuś powiem, może postanowię jakiś, powiedzmy, czyn taki, że kogoś nauczę, pogłębię się w katechizmie, w nauce Kościoła, żeby mieć więcej wiedzy i więcej czynów pobożnych. Wtedy może coś być rezultat. A jeżeli to będzie tylko akcja dla akcji, to nic z tego nie będzie. Jak zawsze. Dlatego ten akt intronizacji, który w 16 roku się odbył tak niby szumnie, nie pociągnął za sobą właśnie tych konsekwencji, o których bo im nie chodziło o to, już kończymy. Bo im nie chodziło o to, żeby zrobić tutaj taki porządek, żeby tam pan Duda przyszedł tam, potem jakiś tam kardynał przyszedł, potem cały kościół zebrał się. Zobaczcie, nikt dzisiaj nie mówi o nawróceniu. Nie Bergoglio, nie każdy biskup w kościele, tylko jakieś takie akcje od ludzi wychodzące. Na pewno oni mają moc, ale na ile każdy to zachowa w swoim sercu. Obiecujesz żonie swoją miłość i będziesz ją szanował, ale po tygodniu już ta miłość wygasła i już jak to się na sąsiadki przyglądasz się, tak? Już zaczynasz inne rzeczy widzieć. A jeżeli to kontynuacja jest tego wszystkiego, jeżeli to wchodzi na poważnie i te ludzie, którzy to robią nowenny, nie tylko uczestniczą jakby tak kolejna nowenna do czegoś, bo tych nowen dzisiaj ludzie odprawiają masę wszystkich, ale trzeba jakość, a nie tylko liczby. Bo wszędzie ludzie zaangażowani, a jakości nie ma tego postępowania. Zawsze coś się kłócą, mówią, mój widzący lepszy, niż twoja widząca, bo coś tam nie gra. Ta Matka Boża tam powiedziała o pierwszej w nocy, a ta powiedziała o pierwszej w nocy jeszcze 3 minuty. Po pierwszej, tak. To prosimy księdza arcybiskupa błogosławieństwa. Szkoda rozstawać się z wami, bo nie ciężko gadać, a wam, ja widzę, nie ciężko słuchać. Ale jednak trzeba to robić, bo to czas jest taki, jaki jest. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dziękuję, bracia i siostry, że chcieliście to słuchać. Oczywiście momentalnie nie staniemy się lepsi, ale próbować trzeba. Ale mądrości Bożej obciążają nie zaszkodzą. No, czego nauczyłem się, Panie, to próbuję przekazać. Samo to się